Jeden z najwybitniejszych umysłów ludzkości, Galileo Galilei. Jego obsesją są gwiazdy, namiętnością, eksperymenty, słabością, pycha. Renesansowa Europa leży u jego stóp. Papież darzy go przyjaźnią, cesarz uwielbieniem. A jednak Galileusz wypada z łask. Kościół wytacza mu proces i każe wyprzeć się tezy, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Czy w procesie Galileusza najważniejszą kwestią był wybór między systemami helio- i geocentrycznym, czy coś zupełnie innego? W przypadku Galileusza Kościół musiał uznać fakt istnienia nauki świeckiej, nad którą nie ma władzy. To nie Galileusz przegrał dysputę z Kościołem, przegrał ją Kościół. W powszechnej świadomości Galileusz jest symbolem dawnego i obecnego sprzeciwu Kościoła wobec nauki nowożytnej. A może to kwestia uprzedzeń? Czy Kościół nie otworzył się już dawno temu na zdobycze nauki? Jak kształtuje się relacja wiedzy i wiary w naszych czasach? Nauka potrzebuje ludzi, którzy zajmują się całością świata, a ta całość obejmuje również samą naukę. Religia i Kościół nie wystarczą nam za przewodników, nie odpowiadają na pytania egzystencjalne. Wiara i wiedza to dwie całkiem odmienne sfery. Życie jest pełne sprzeczności, nie ma łatwych rozwiązań. Nie wierzę w ich istnienie. Kto nie zna prawdy, jest tylko głupcem. Kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest przestępcą. Sprawa Galileusza. Nauka i wiara. A mogło być tak dobrze. Wiedza i wiara w idealnej harmonii. Jak w Castel Gandolfo w Rzymie, gdzie mieści się Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Jedyna instytucja kościoła rzymskokatolickiego licząca się w nauce światowej. Sam fakt istnienia obserwatorium, które finansuje Watykan, to dowód, że nauka nie jest obca kościołowi. W letniej rezydencji papieży są teleskopy, a to znak, że kościół wspiera astronomię. To ważne przesłanie nie tylko dla tych, którzy krytykują Kościół, ale i dla ludzi Kościoła, którzy mogą ulegać pokusie krytykowania nauki, okazywania podejrzliwości wobec niej i przekonywania, że jest niebezpieczna. Guy Consolmagno jest jezuitą i astronomem, duchownym i naukowcem. Wierzy w Boga i w wielki wybuch, w stworzenie świata i w ewolucję. W obserwatorium łączymy kulturę religii z kulturą nauki, ale nie tak, jak mogłoby się wydawać. Nie dążymy do kompromisu między nauką a wiarą, ustępując o krok to tu, to tam. Jedyny kompromis to przyznanie w obu tych sferach, że nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Od drugiej połowy XVI wieku na polecenie papieży astronomowie badają niebo. Od czasów Galileusza. A jednak do dziś panuje powszechne przekonanie, że Kościół i nauka nie idą w parze. Jak to możliwe? Na Uniwersytecie w Münster w Niemczech prowadzi się badania najtajniejszych dokumentów ludzkości. W roku 1992 Hubert Wolf jako pierwszy uzyskał dostęp do sekretnych archiwów Świętej Inkwizycji, w tym do akt Galileusza.
Nikt nie wierzył, że Kościół otworzy archiwa inkwizycji. To była sensacja naukowa. 6 lat przed oficjalnym otwarciem archiwów, w 1998 roku, na polecenie Jana Pawła II, mogłem zajrzeć do tych źródeł. Nie tylko do akt Galileusza, również do wielu innych. Już samo przeglądanie tych archiwów to genialna sprawa. Ale najpiękniejsze jest to, co czują młodzi współpracownicy, kiedy pierwszy raz oglądają te archiwa. Widzą dokument pierwszy raz po 400 latach. Dla historyka to istne Eldorado. Nic nie zaszkodziło Kościołowi bardziej niż sprawa Galileusza. Uczony został męczennikiem nauki. Kościół – siedliskiem nietolerancji. Ten obraz utrwalił się na 400 lat. Kiedy podjęto decyzję o zamknięciu archiwów kościelnych, powstał podatny grunt do mnożenia wszelkich spekulacji. Hubert Wolf jest przekonany, że z tych dokumentów wyłania się inny obraz sprawy Galileusza. To historia uczonego, który wahał się między bojaźnią Bożą a pędem do wiedzy, między pokorą a pychą. Myślenie. To największa rozkosz ludzkości. Ale wyżej cenię odkrycie jednej, nawet niewiele znaczącej prawdy. Niż dysputy o najważniejszych kwestiach istnienia. W procesie rozwiązywania problemów najważniejsza jest ciekawość. Nauczycielką młodego Galileusza jest przyroda. Uczony rysuje to, co widzi, liczy, eksperymentuje. Jest ojcem doświadczeń fizycznych. Tworzy plany fortec i horoskopy. Nie wystarczają mu spekulacje myślowe. W lipcu 1609 roku do Padwy przybywa mężczyzna, który demonstruje nowy wynalazek prosto z Niderlandów – lunetę. Tubę, która sprawia, że wszystko, co przez nią widzimy, wydaje się wielokrotnie większe. 45-letni matematyk i wynalazca, Galileo Galilei, zapala się do nowego wynalazku. Wie bowiem, że dla potęgi morskiej Republiki Weneckiej, do której należy Padwa, taki instrument ma nieopisaną wartość. Dla niego samego również, bo jako matematyk i filozof zarabia 1/6 tego, co filozofowie i teologowie. Był w złej sytuacji finansowej. Ciągle pożyczał pieniądze, spłacał długi. Był również odpowiedzialny za swoje liczne rodzeństwo. Dzięki lunecie mógł wreszcie dobrze zarobić. Galileusz chce sam budować i sprzedawać lunety wojskowe. Z Murano pochodzi cenne szkło na soczewki. W swojej pracowni Galileusz buduje prototypy lunet i przedstawia je dożom weneckim. Pierwszego grudnia 1609 roku kończy budowę lunety, która może sprostać jego wymaganiom. Powiększa 20-krotnie. Jest przekonany, że dokonał wielkiego odkrycia. To wspaniałe.
Po pierwsze, z uwagi na wspaniałość samego ciała niebieskiego. Po drugie, z uwagi na swoją nowość i odkrywczość. Po trzecie, z uwagi na sam instrument, który pomaga objawić ów widok naszym zmysłom. Galileusz nie grzeszy skromnością. Tym razem jednak ma rację. To początek nowożytnej astronomii. Widok Księżyca przyprawia o szok. Teraz zyskujemy pewność, że powierzchnia Księżyca wcale nie jest jednorodna i gładka, lecz szorstka i nierówna. Tak jak powierzchnia Ziemi, są tam ogromne wzniesienia, głębokie rozpadliny i nierówności. To niemożliwe. Nie wolno tak myśleć. Od czasów Arystotelesa wiadomo przecież, że wszechświat dzieli się na dwie sfery. Skończoną, niedoskonałą sferę ziemską oraz niezmienną, wieczną i doskonałą strefę niebieską. Gdyby niebo i ziemia były równie niedoskonałe, zapanowałby chaos. Obserwacje Galileusza nie były policzkiem wymierzonym Biblii, lecz afrontem wobec arystotelesowskiej metafizyki. W kosmologii greckiego filozofa środkiem wszechświata jest Ziemia. Galileusz obala ten pogląd. To jest konflikt dwóch paradygmatów myślenia w sferze filozofii przyrody. Galileusz nie tylko snuje domysły o naturze nieba. Widzi je na własne oczy. Księżyc nie jest jedynym ciałem niebieskim usianym plamami. Nawet Słońce nie jest doskonałą kryształową kulą, a Droga Mleczna to o wiele więcej gwiazd niż dotychczas zakładano. Galileusza uważa się za ojca nauk przyrodniczych właśnie zamiast wdawać się w dyskusje scholastyczne o zjawiskach przyrody, chciał obserwować te zjawiska i doświadczalnie potwierdzać swoje obserwacje. Na tym właśnie polegało nowatorstwo jego myśli. Tak jak pełen jestem nieskończonego zdziwienia, pełen jestem bezgranicznej wdzięczności Bogu za to, że wybrał tylko mnie, bym jako pierwszy podziwiał te cudowne widoki, które przez stulecia skrywała tajemnica. Galileusz jest wierzącym chrześcijaninem, dlatego niepokoją go jego własne odkrycia. Wokół Jowisza krążą księżyce. Według obowiązującego wówczas światopoglądu ptolomejskiego, wszystkie planety i Słońce wirują wokół Ziemi i tylko Ziemi. Za sprawą Galileusza ta wizja wszechświata upada. Choć uczony od dawna wątpi w słuszność poglądów Ptolomeusza, woli nie dzielić się swoimi wątpliwościami. Przygotowałem liczne argumenty i kontrargumenty, ale nie ośmieliłem się przedstawić ich publicznie. Powstrzymywał mnie przykład naszego nauczyciela Kopernika. Choć wśród wielu zyskał nieśmiertelną sławę, niezliczone rzesze innych, bo tylu jest głupców, wyśmiały go i wyszydziły. Inni uczeni nie wierzą Galileuszowi. Twierdzą, że to luneta zniekształca obraz. Jak często bywa w historii nauki, nowe odkrycie przechodzi ludzką wyobraźnię. W antyku zjawiska naturalne obserwowano tylko gołym okiem. Lunety poszerzyły horyzont, potem mikroskopy, a po nich mikroskopy elektronowe. Ten horyzont ucieka.
co wydawało się granicą, już nią nie jest. Ona się nieustannie przesuwa. Nicht mehr als Grenze herausgestellt, sondern wie gesagt, die Grenze wurde immer weiter verschoben. Obserwacja, gromadzenie danych, analiza. Galileusz opracował metody nauki nowożytnej. Dzięki nim coraz więcej wiemy o wszechświecie. Bóg został zepchnięty do luk naszej wiedzy. Choć Bóg nie jest z definicji przedmiotem nauk przyrodniczych, wiedza, którą zdobyliśmy dzięki nim w minionych wiekach, mocno wstrząsnęła posadami wiary w tradycyjnego Boga. Jednym z niebezpieczeństw włączenia nauki i wiary jest to, co nazywa się często Bogiem zapełniającym luki. Pojawił się w czasach Newtona i oświecenia. Newton nie mógł jeszcze wyjaśnić wielu zjawisk, więc powiedział, to dowód Boży, potrzebny mi Bóg, by to wyjaśnić. 100 lat później Laplace wymyślił lepsze równania i powiedział, wiecie co, Bóg nie jest mi do tego potrzebny, chyba go nie potrzebuję. Wielki wybuch. Podobno od niego wszystko się zaczęło. Od potężnej eksplozji, która stworzyła materię, przestrzeń i czas. Naukowcy potrafią opisać dzieje Wszechświata z dokładnością do 400 tysięcy lat i ustalić jego wiek na 15 miliardów lat. To niepojęta liczba. Wcześniej nie było nic. Przyznam, że to niezadowalające wyjaśnienie. Zawsze pytamy, skąd to się wzięło i co było przedtem. To ciekawe, że wśród fizyków jest więcej ludzi wierzących niż wśród biologów. Bo fizycy docierają w końcu do punktu, w którym zaciera się granica między fizyką a metafizyką. Niektórzy fizycy, astrofizycy, astronomowie, którzy uznają Wielki Wybuch za dzieło Stwórcy. Nie należę do ich grona. Nie znam odpowiedzi. Godzę się z tym. Ulrika Kuchner jest astrofizykiem. Jej fascynacja gwiazdami zaczęła się w dzieciństwie od zwiedzania obserwatorium w Kalifornii i pudełka slajdów z miejscowego sklepu z pamiątkami. Miałam mały rzutnik. Wpatrywałam się w slajdy i zapominałam o całym świecie. Były tam piękne mgławice, gromady kuliste, worki diamentów, jak nazwał je kiedyś mój przyjaciel. Można się zatracić. Ulrike bada gromady galaktyk. Podstawą jej pracy są dane pomiarowe z największych teleskopów na świecie. Ulrike zajmuje się uniwersalnymi zasadami. Zadaje pytania, co i jak. Nie pyta dlaczego. Dziś na tym właśnie polega różnica między nauką a wiarą. Filozofia, w tym religia i inne dyscypliny zajmujące się sensem istnienia, stawiają pytania, których nie można zadawać, jeśli dąży się do osiągnięć naukowych. Oznacza to, że w nowożytnej działalności naukowej, nauce nowej, jak nazwał ją Galileusz, trzeba pomijać pewne kwestie dotyczące natury rzeczy, znaczenia zjawisk naturalnych i samego życia. Na te pytania nie można odpowiedzieć w sposób naukowy. Diese Fragen können grundsätzlich nicht wissenschaftlich beantwortet werden. Nauka skupia się na tym, co wymierne. Pozostaje niepewność, czy oddaje sprawiedliwość naturze wszechrzeczy. Nie chcemy być jednowymiarowymi, ograniczonymi mózgowcami. Wiemy, że tak nie można żyć.
Wiemy, że życie wymaga czegoś więcej niż samej nauki. To tylko światło. A przecież to światło galaktyk, które przebyło miliardy lat. Już sama ta świadomość zmienia nasz obraz świata. Światło gwiazd ujęte w postaci danych. Ulrike zmienia te dane w sztukę. Jej praca zyskuje w ten sposób nowy wymiar. Początkowo chciałam oddzielić te dwie sfery. Zająć się jedną od poniedziałku do środy, a drugą od czwartku do piątku. Później jednak zrozumiałam, że to niemożliwe. To jestem ja i muszę je połączyć, by stworzyć coś nowego. Jeśli sprowadzimy wszystko do wspólnego mianownika, wynik jest taki sam. Fascynacja i pragnienie tworzenia piękna. W szacunku dla piękna wszechświata rozum spotyka się z religią. Szacunek i miłość do wszechświata to prawdziwa przyczyna zajmowania się nauką, rozumieniem zasad funkcjonowania tego wszechświata w przypadku każdego naukowca. Przede wszystkim widok pięknego nocnego nieba niezmiennie zachwyca. Choć zajmuję się nim codziennie, zawsze je podziwiam. Pojawia się to uczucie, że jesteśmy tacy mali i nieistotni wobec tego ogromu. Może dlatego, że mam pewne pojęcie o liczbach, o wielkościach. Czuję się jeszcze mniejsza, jeszcze mniej znaczę. Przez stulecia to filozofia i religia objaśniały ludziom niebo, póki Galileusz nie zwrócił teleskopu ku gwiazdom i nie zaczął zadawać nowych pytań. Czy wszechświat jest istotnie taki, jak objaśniają go filozofowie i opisuje Biblia? Czy Słońce naprawdę obraca się wokół Ziemi? Kopernik zaprzeczył temu 100 lat przed Galileuszem, kiedy przedstawił swój heliocentryczny obraz świata. Kościół jednak nie sprzeciwił się tej teorii, póki pozostawała teorią. Kościół posłużył się teorią Kopernika, reformując swój kalendarz. Obawiano się jednak, że oburzy ona wiernych, którzy czerpali wiedzę ze Starego Testamentu. Ziemia jest nieruchoma, Słońce się obraca. Dlatego Kościół nazwał teorię Kopernika hipotezą, bo hipotezy są z założenia fałszywe. Nie obejmują całości zjawisk, a jedynie wycinek rzeczywistości. I dlatego nie mogą być uznawane za prawdę. Mogę wykorzystać te obserwacje naukowe jako hipotezę. Nie wolno mi jednak twierdzić, że jest prawdziwa. Z jednej strony teoria, z drugiej prawda. Póki to rozróżnienie nie jest przedmiotem sporu, nie ma konfliktu między nauką a wiarą. Dlatego Kościół epoki renesansu zdecydowanie sprzyja rozwojowi nauk przyrodniczych i Galileuszowi, który nie podważa sensu tej dwoistości. Do czasu. Filozofia jest opisana w Wielkiej Księdze Wszechświata, zawsze otwartej przed naszymi oczyma. Księgi Wszechświata jednak nie można zrozumieć, jeśli nie pojmiemy języka i nie rozpoznamy liter, którymi jest napisana.
To język matematyki. A litery to trójkąty, koła i inne figury geometryczne. Bez nich człowiek nie pojmie ani słowa i wyprawia się w daremną podróż przez mroczny labirynt. Księżyc nie jest nieskalany. Na niebie jest więcej gwiazd, niż się wydawało. Są też inne ciała niebieskie, które nie obracają się wokół Ziemi. Galileusz spisuje w Padwie swoje odkrycia i w marcu 1610 roku wydaje niewielki traktat Siderius Nuncius, Gwiezdny Posłaniec. Wybucha bomba. Wszyscy ówcześni uczeni, badacze przyrody, znawcy przedmiotu są ciekawi jego odkryć. Jest najtęższym umysłem swoich czasów. We Florencji Galileusz pnie się na szczyt. Wielki książę Toskanii uważa go za wybitnego matematyka i filozofa. Kardynałowie chcą obejrzeć teleskop. Papież Paweł V udziela uczonemu prywatnej audiencji. Galileusz ma świat u stóp i zaczyna przeceniać siebie. Ponieważ dwie prawdy nie mogą być wzajemnie sprzeczne, biegły egzegeta musi odnaleźć prawdziwy sens tych fragmentów Biblii, które dotyczą praw natury. Galileusz jest coraz bardziej zaniepokojony oczywistą sprzecznością wyników swoich obserwacji z Biblią. Chce nakłonić Kościół do takiej interpretacji Pisma, która będzie zgodna ze stanem wiedzy. Stąpa po kruchym lodzie. Kościół jest jedyną instytucją, był jedyną instytucją uprawnioną do interpretacji Biblii. Według Kościoła Biblia i jej interpretacja to nie tylko kwestia wiary, lecz wiedzy o wszelkich sferach rzeczywistości, dziedzinach nauki i całego poznania. Na tym polegało rzeczywiste zagrożenie, bo jeśli byle Galileusz zacznie na nowo interpretować fragmenty lub co gorsza całą Biblię, i to skutecznie, Kościół natychmiast straci autorytet. Co wolno nauce? Gdzie są jej granice? Na przykład w dziedzinie medycyny. W czasach Galileusza obowiązywało przekonanie, że decyduje o tym Kościół. Obecnie jest inaczej, ale pytania pozostają. Nikomu nie wolno robić wszystkiego, do czego jest zdolny. Obecnie na tym polega nasz problem. Nasza władza techniczna nad światem nieustannie rośnie i robimy wszystko, co potrafimy, póki nie jest za późno. Mówiąc o bombie wodorowej, Edward Teller, wielki jej zwolennik, powiedział, że sama nauka nie zna granic, ale o zastosowaniu jej odkryć decyduje społeczeństwo. I to jest właśnie nieszczęście, które wynika z typowego myślenia mechanistycznego, bo przecież nauka jest częścią społeczeństwa. Granice, które społeczeństwo wytyczyło nauce, zmieniają się przez stulecia. Około roku 1300 papież zakazał sekcji zwłok. Zakaz w końcu zniesiono. Postęp nauki nieustannie skłania do nowych pytań. Czy wolno na przykład bezpośrednio ingerować w dzieło stworzenia? Ponieważ takie działania zawsze pociągają za sobą skutki, musimy je przewidywać i rozważać. Powinniśmy się zastanawiać, czy warto to robić. Warto badać, czy nie. Jest coraz więcej komisji etyki w różnych dziedzinach. Takie kwestie rozważa się wspólnie. Magazyny Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Zwierzęta, które już wyginęły lub są zagrożone wyginięciem. Wypchane znalazły tu swoje ostatnie środowisko.
Na wolności trudno dziś spotkać nosorożca jawajskiego. W takich przypadkach naukowcy mogą tylko zachować materiał genetyczny zwierzęcia na niepewną przyszłość. Wymieranie gatunków to element procesu ewolucji. Nigdy jednak nie następowało tak szybko jak obecnie. Człowiek odpowiada za ich znikanie. Czy powinien przywracać je do życia, jeśli to potrafi? Na całym świecie naukowcy podejmują próby ocalenia wymarłych lub ginących gatunków przez klonowanie. Czy cel uświęca środki? Jak daleko możemy się posunąć? Czy powinniśmy klonować ludzi? Wspólnoty religijne na całym świecie głowią się nad rozwiązaniem tych kwestii. Wydaje mi się, że narasta lęk przed wyrażaniem własnego zdania, bo panuje przekonanie, że naukowcy wiedzą wszystko lepiej. Uważam jednak, że Kościół powinien śmiało wyrażać własne poglądy w kwestiach normatywnych, na przykład zarodka ludzkiego czy sztucznego podtrzymywania przy życiu. To nie są wyłącznie kwestie naukowe, lecz problemy antropologii i samoświadomości. Dlatego to bardzo ważne, by Kościół i teologowie poznawali procesy i osiągnięcia naukowe, ponieważ tylko dogłębna analiza problemu pozwala na wydawanie sądów filozoficzno-teologicznych, moralnych i etycznych. Jakie są kompetencje nauki? Jakie religii? Dokumenty badane w Münster pozwalają stwierdzić, że dzięki sprawie Galileusza rozprawiano o tych kwestiach pierwszy raz w dziejach ludzkości. Pod naporem reformacji Kościół katolicki usztywnił swoje stanowisko w sprawie interpretacji Biblii. Kiedy Galileusz wywodził, że teoria Kopernika nie jest sprzeczna z Biblią, zwrócił na siebie uwagę inkwizycji. Kto okiełzna ludzką wyobraźnię i zdolność pojmowania? W 1616 roku w rzymskiej debacie zwyciężyli twardogłowi. 73 lata po publikacji dzieło Kopernika trafiło do indeksu ksiąg zakazanych. W 1616 roku system heliocentryczny uznano za herezję. Ten, kto w niego wierzy, nie ma prawa być katolikiem. Na tej podstawie za poglądy heliocentryczne można go ukarać. Galileusz uzurpował sobie prawo do interpretacji Biblii. Inkwizycja ukróciła jego zapędy. A kiedy próbuje dowieść ze wszystkich sił, że mogą być w błędzie, zamykają mi usta i zabraniają zajmować się Pismem Świętym. Galileusz nie ma prawa bronić Kopernika. Jeśli złamie zakaz, Kościół nie poprzestanie na ostrzeżeniu. Uczony wycofuje się do swojej posiadłości pod Florencją. Mija kilka spokojnych lat. Później jednak papieżem zostaje dawny mecenas Galileusza, miłośnik nauk przyrodniczych, kardynał Maffeo Barberini. Galileusz uznał, że to wspaniała okazja do upowszechnienia swoich teorii, do ich publikacji, do zdobycia jeszcze większej sławy i do rehabilitacji Kopernika. Rozpoczyna pracę nad dziełem życia, dialogiem o dwóch systemach wszechświata. Wydaje książkę w 1632 roku za zgodą swojego protektora, papieża Urbana, który spodziewa się, że jego przyjaciel odda sprawiedliwość obu teoriom.
formal? Pod względem formalnym tak właśnie jest. Ale to w istocie genialna obrona systemu heliocentrycznego i kpina ze zwolenników geocentryzmu. Na tym polega przewrotność tego dzieła. Kto wierzy w geocentryzm, jest skończonym głupcem. Do głosu doszła dotychczas utajona cecha Galileusza. Uwielbiał prowokować. Gdyby wykazał się większym rozsądkiem i zachował przychylność tych kręgów watykańskich, które mu sprzyjały, na przykład jezuitów, uniknąłby skandalu. Papież jest oburzony. Galileusz staje przed Trybunałem Inkwizycji. 22 czerwca 1633 roku musi się wyrzec swoich poglądów. Ja, Galileo Galilei, szczerze i z niezachwianą wiarą wyrzekam się błędów, herezji i wszelkiej sekciarskiej wiary sprzecznej z nauką Kościoła. Und jeden der besagten heiligen Kirche widersprechenden Irrtum und Sektiere glauben. Kościół się skompromitował. Autorytatywne rozstrzyganie o prawach fizyki nie jest sprawą Kościoła i Kościół musiał to w końcu przyznać. To był bolesny proces. Sprawa Galileusza doprowadziła do rozdźwięku między nauką a Kościołem. W następnych stuleciach dominowały nauki przyrodnicze. W oświeceniu uznano nawet, że powinny zastąpić religię. Voltaire mówił o nowej religii newtonowskiej, wiodącej pogan ku oświeceniu. Oświadczając, że teoria Newtona jest sakramentem, żądał, by nauka zajęła obszary poddane dotychczas religii i kościołowi. Wydawałoby się, że teoria ewolucji zadała najdotkliwszy cios podstawom wiary chrześcijańskiej, idei Boga Stwórcy. Czy człowiek jest tylko udoskonalonym zwierzęciem? Nieco mądrzejszą małpą? Darwin wykazał, że człowiek nie jest panem wszelkiego stworzenia, a zaledwie jednym z milionów organizmów, a ewolucja dziełem przypadku, a nie inteligentnego planu. Evolution ist pointiert gesagt ein gewaltiges Fuschwerk und nicht das Produkt eines intelligenten Plans. Naukowcy badający nasze mózgi twierdzą, że nawet wiara jest zaledwie zdobyczą ewolucji, a Bóg jedynie wytworem naszego mózgu, takim samym złudzeniem jak idea wolnej woli. To prowokacyjne tezy. Współcześni ateiści uważają, że świat można w pełni objaśnić w kategoriach naukowych. Kto zgadza się na takie założenie, musi również zaakceptować ateizm. Wyznawcy idei inteligentnego planu wychodzą z takiego samego założenia. Mówią, że Bóg istnieje, a skoro biologia się nim nie zajmuje, to biologia się myli i trzeba ją zmienić. Obie strony popełniają ten sam błąd. W Watykanie dawno zaniechano tak kategorycznych sądów. Obserwatorium astronomiczne w Castel Gandolfo to dowód, że Kościół katolicki skłania się ku naukom ścisłym. Zmiana trwała kilkaset lat. W 1822 roku dzieło Galileusza zniknęło z indeksu ksiąg zakazanych. Drugi Sobór Watykański w 1965 roku dokonał przełomu. Kościół uznał, że sferą jego kompetencji są kwestie moralności i wiary. Kościół nie ma prawa wyrokować w sprawach nauki ani ograniczać jej działań. Rozstrzyga w sprawach ludzkich, naszego przeznaczenia i godności. Nie może jedynie żądać, musi dawać przykład. To jego najważniejsze zadanie.
On peut tirer de l'affaire Galilée un enseignement qui reste d'actualité. W 1992 roku Kościół podejmuje długo oczekiwaną decyzję. Papież Jan Paweł II dokonuje rehabilitacji Galileusza, uznając dawny wyrok Kościoła za bolesne nieporozumienie. Mówi, że nauka i wiara to dwie gałęzie jednego drzewa. Różni je metoda, łączy wzajemna zależność. W praktyce nauka i wiara są nierozłączne. Ich drogi się krzyżują w człowieku, który poznaje świat. W człowieku, który chodzi do kościoła. Nauka i teologia są jak dwa ptasie skrzydła. Potrzebujemy ich obu w drodze do prawdy. Nauka i technologia łączą się w człowieku. Filozofia od swoich początków pyta, kim jesteśmy, co nas wyróżnia, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie. Można odpowiedzieć na te pytania w duchu materializmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, a potem zastanowić się, która odpowiedź pozwala nam dobrze żyć. To jest najważniejsze. Sprawa Galileusza to współczesny mit. Dała początek wizji Kościoła wrogiego nauce. W 1998 roku kardynał Ratzinger, przyszły papież Benedykt XVI, otworzył tajne archiwa inkwizycji. Dzięki ich badaniom nasz obraz stosunku inkwizycji do nauki nie jest już tak uproszczony. Nic nie stoi na przeszkodzie, by naukowiec bronił swojej hipotezy. Jeśli jednak ujmuje ją w kontekście biblijnym, pojawia się problem. To tłumaczy, dlaczego w indeksie ksiąg zakazanych brak dzieł współczesnych naukowców. Skoro jest tam Galileusz, powinien być też Darwin, Newton, Planck i inni. Ale takiego Darwina tam nie ma. Galileusz uniknął więzienia inkwizycji w Zamku Anioła. Pozostał w areszcie domowym. W swojej willi pod Florencją mógł nadal prowadzić badania, pisać i przyjmować innych uczonych oraz wielbicieli z całej Europy. W ostatnim roku życia, wiekowy i niewidomy, dyktował swoje radykalne tezy naukowe. Wszelka wiedza jest niepewna, póki nie udowodni się, że jest inaczej. Tylko obserwacja umożliwia badanie praw natury, ale teoretycy nigdy nie pojmą żadnego, nawet najprostszego zjawiska przyrody. Galileusz wiedział, że im więcej odkryć naukowych, tym głębsza nasza wiedza i nasz zachwyt. Naukowcy są świadomi, że nawet ich najwspanialsze argumenty pójdą w niepamięć i zostaną obalone, bo nie ma ostatecznych odpowiedzi, a wszechświat jest o wiele bardziej skomplikowany, zadziwiający i zachwycający, niż nam się wydaje. Sprawa Galileusza położyła się cieniem na historii Kościoła katolickiego, ale przyczyniła się do wyswobodzenia nauki w granicach odpowiedzialności. Nie wierzę, że Bóg, który obdarzył nas zmysłami, rozumem i intelektem, chciałbyśmy ich nie używali. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dorota Gostyńska. Czytał Maciej Gudowski.